Stojąc przed zakupem nowych kijów do Nordic Walkingu, musimy odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy mają być to kije o wysokości stałej, czy kije o wysokości regulowanej. Pozwól, że przedstawię Ci kilka plusów, które przemawiają za jednym lub drugim rozwiązaniem. Zacznijmy od modeli z możliwością regulacji wysokości. Zalet jest kilka. Pierwsze są to kije, które po złożeniu zajmują mniej miejsca, więc są też łatwiejsze w transporcie. Są kije, które możemy przytroczyć do plecaka lub wpakować do bagażu podręcznego, więc często wybierają ten model osoby, które nie mogą się dostać z kijami do Nordic Walkingu, również na wakacjach i pakują kije do bagażu podręcznego w samolocie. Więc kompaktowość tych kijów regulowanych to jest jedna zaleta. Druga zaleta jest to kij, który może być używany przez kilka osób o różnym wzroście. Więc jeden kij wystarcza na całą rodzinę i jest to też dobre rozwiązanie. Trzecia opcja jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które jeszcze rosną. Więc dla dzieci i młodzieży kije o wysokości stałej raczej nie są dobrym pomysłem, chyba że chcemy już za kilka miesięcy lub już w przyszłym roku kupić, wydać kolejne pieniądze. Kolejna zaleta kijów regulowanych są to kije, które polecamy dla osób, które polecam dla osób początkujących. Z tego względu, że z krótszymi kijami jest się nauczyć trochę łatwiej, więc na początek możesz sobie kij trochę skrócić, a za pewien czas, kiedy się rozruszasz, twoje treningi nabiorą jeszcze większej intensywności i z wymach ramion zyska na długości, to prawdopodobnie też będziesz musiał wydłużyć swój kij, który używasz. Wtedy ta regulacja się doskonale przydaje. Dwa, może trzy przykłady takich kijów, które są dość charakterystyczne. Podstawowe modele są to kije, które po złożeniu mają 100 cm długości, więc może nie jest to kij, który grzeszy tutaj kompaktowością, bo 100 cm to nie jest wcale tak mało, ale jest ta regulacja, która nam umożliwia dostosowanie wysokości bądź do osób o różnym wzroście, bądź do osoby, która cały czas jeszcze rośnie lub maleje. Więc to jest jedna opcja, także mamy kije, które są, to są kije, które w opisach mają zakres regulacji od 100 do 130 cm. Jest niewiele produktów, które mają regulację do 135 cm, czyli dla osób o wzroście przekraczającym 1,90 m. Natomiast przy takim wzroście kij już zalecałbym o stałej wysokości, zaraz powiem dlaczego. No i są jeszcze kije z możliwością regulacji już takiej podwójnej, które są właśnie zalecane do podróżowania. Jest to kij, który po złożeniu zmieści się bez problemu do plecaka. Można go albo przytroczyć, albo nawet włożyć do środka i jest to takie rozwiązanie bardzo, bardzo dobre. Tu regulacja jest w dwóch miejscach, dlatego też kijek po złożeniu jest trochę mniejszy. Nie obawiajcie się, że kije regulowane mogą się złożyć, są mniej wytrzymałe. Nie jest to prawdą. Kije regulowane wykonywane są ze wszystkich tych samych materiałów, które są w kijach o stałej wysokości. Jedynym elementem, który może nastręczać wątpliwości, jest system regulacji. Natomiast jeśli kupujesz dobry kij i wydajesz powyżej 100 złotych, to tutaj wpadki się nie zdarzają i wszystkie modele kijów, które są dostępne na rynku,
czy też w naszym sklepie zazwyczaj mają system regulacji, który wytrzymuje do 140 kg nacisku. Jak to wygląda? Tu jest taki biały, to może nie będzie tego dobrze widać. Zobaczmy w innym systemie. O, tu jest taki niebieski. W środku jest, są plastikowe elementy, które zakręcają, kręcą się względem siebie na zamocowanej śrubie. Działają one jak kołek rozporowy w ścianie, z tym, że ten kołek rozporowy, który mamy tutaj w kiju, wytrzymuje do 140 kg nacisku. Więc szansa, że kij po zakręceniu się złoży, jest wtedy, jeśli masz w jednej ręce siłę 140 kg nacisku. Więc takie rzeczy się raczej nie zdarzają, chociaż oczywiście Wam tego z całego serca życzę, żebyście sobie taką siłę wypracowali. I jeszcze chciałem pokazać jedno rozwiązanie, jeśli chodzi o kije regulowane i też coraz częściej stosowane. Jest to już system, który nie zmusza nas do kręcenia, który przed chwilą widzieliście, trochę czasu zajmuje, tylko jest to klamra, którą odginamy, wyciągamy sobie dolną część na żądaną wysokość i zaciskamy i mamy kij złożony. Także system ten klamrowy jest dużo szybszy, natomiast pamiętać trzeba trochę mniej wytrzymały, bo wytrzymuje wytrzymuje do aż 100, tam niespełna 100 kg nacisku, więc też śmiało, też jest to raczej niezawodne, a ma swoje zalety. Mamy też kije z regulacją, tak jak wspominałem, dla dzieci. Po złożeniu jest to, jeśli dobrze pamiętam, 68 cm. Natomiast jest to kij, który rozkłada się tylko do 110 cm, czyli do wzrostu 1,65 m maksymalnie. Drugą opcją, o której chciałem powiedzieć, są kije o wysokości stałej. I tutaj zalety są następujące. Kije o wysokości stałej zawsze będą lżejsze, z tym, że nie z tego względu, że są wykonane z innych materiałów, tylko z tego względu, że jest ich po prostu zazwyczaj mniej. W jaki sposób można sprawdzić, że jest ich mniej? Tu mamy kij o wysokości 120 cm, tu mamy kij regulowany, który rozkręca się do wysokości 130 cm i ma jeszcze 5 cm zapasu. No i w środku ten system mocujący śrubkę, na której kręcą się te dwa plastikowe elementy, które tworzą ten taki kołek rozporowy. Więc już mamy 15 cm więcej samego materiału plus śrubę. O tę część kij regulowany zawsze będzie cięższy. Im kij o stałej wysokości będziesz mieć krótszy, tym też będzie lżejszy. Także waga kija o stałej wysokości zawsze będzie przemawiała na plus tych kijków. Stała wysokość jest zawsze, kij o stałej wysokości powoduje, że przy szybkim chodzeniu, takim sportowym, kij wpada też w mniejsze drgania. Jednak stała, jednolita konstrukcja kija powoduje, że kijek jest taki bardziej stabilny. Także lekkość i stabilność kija to są takie dwie główne cechy i też ta stabilność wiąże się z tym, że kij też po uderzeniu w ziemię wpada takie drgania, nazwijmy to drgania poprzeczne. Przy tych kijach o stałej wysokości te drgania są mniej odczuwalne. Także to są takie główne zalety. Dla kogo kij o stałej wysokości? Pierwsze, dla osoby, która ma już zweryfikowaną wysokość lub skonsultowała to w jakiś sposób z instruktorem lub sam dobrze sobie wyliczyłeś, że ta wysokość będzie dla Ciebie dobra. Dla osób, które chcą chodzić raczej w takim stylu sportowym, intensywnie lub dla osób, które nie potrzebują mieć kija, który gdzieś będą musieli składać, żeby schować do bagażu, nie rosną, nie maleją i mają tą swoją wysokość dobrze sprecyzowaną. Wtedy jak najbardziej kij o stałej wysokości będzie rozwiązaniem lepszym. Także tu trzeba po prostu wybrać, czy zależy nam na wadze
i tej stabilności kijów, którą przede wszystkim odczujemy przy sportowym chodzeniu, czy zależy nam na wygodzie w regulacji, swobodnym dostosowaniu wysokości i kompaktowości kija, która może się przydać przy podróżowaniu. Natomiast chciałem jeszcze Wam pokazać trzecią opcję, która wykorzystuje połączenie funkcji i kija o wysokości regulowanej i kija o wysokości stałej. No, są to takie modele, gdzie mamy kij w całej wysokości stały, więc zachowuje cechy kija o wysokości stałej, czyli jest i stabilny, i dosyć w sumie lekki, dobrze amortyzuje drgania. Natomiast od góry przy samej rączce mamy system regulacji, który pozwala nam ustawić kijek w zakresie 10 plus minus 5 cm. Tutaj możemy sobie kij dostosować. Także jest to akurat idealne rozwiązanie raczej pod osoby, które nie różnią się wzrostem w zakresie tych 10 cm lub dla osób, które chodzą w stylu sportowym, ale chcą mieć kijek, który jednak daje tą małą możliwość chociaż przesunięcia wysokości w zakresie tych kilku centymetrów. Jest to akurat bardzo przydatne i w żaden sposób się nie przekłada na szkody, czyli nie powstają większe drgania, kij nie jest wcale dużo cięższy niż kije nieposiadające tego systemu, a zalety są dosyć duże. I jeszcze mamy kije z tych cyklu, może nie tyle regulowanych, ale składanych, z kije, które już przede wszystkim stawiają na kompaktowość. Jest to kij, który po rozłożeniu jest kijem stałym, nie ma możliwości ustawiania jego wysokości, ale po złożeniu, które jest tutaj wykonane na zasadzie takiej linki, która wewnątrz stabilizuje po rozłożeniu te części względem siebie, mamy naprawdę mały kij i jest to kij często, w który zaopatrują się osoby do biegów górskich lub do gdzie właśnie często podróżują, czy nawet w czasie zwykłego spaceru chcą sobie w pewnym momencie kije schować do plecaka i nie nieść ich w ręce, tylko do zwykłego małego plecaczka turystycznego schować. Więc jest to takie rozwiązanie. I nie jest to wszystko, bo jeszcze można połączyć rozwiązanie tej dużej kompaktowości z dodatkową regulacją. Czyli mamy tu kompaktowość, możemy złożyć kijek tak jak ten przed chwilą i schować sobie do plecaka, nawet małego turystycznego plecaka, ale dodatkowo mamy jeszcze system regulacji od góry w zakresie 15 cm, czyli też dla osób, które jeszcze rosną, albo dla osób, które często wybierany jest ten kij, dla osób, które chodzą, biegają po górach i w zależności od nachylenia podejścia kij sobie albo wydłużają, albo skracają. Także doskonałe rozwiązanie. Natomiast trzeba pamiętać, że te kije, które są składane na lince, no nie ma aż tak dobrze, dosyć dużo tracą na stabilności, także jest to kij, który jest na pewno kompaktowy, waga jest raczej też, nie można nic zarzucić, waga jest przyjemna, nie jest to duży ciężar, natomiast wstrząsy, które powstają przy chodzeniu z tym kijem, przy takim sportowym chodzeniu, na pewno będą większe niż przy kijach o stałej wysokości i niż przy kijach o wysokości z taką regulacją tradycyjną. Także każdy kij ma, każdy model, każdy rodzaj kijów ma swoje plusy. Zdecyduj, co dla Ciebie będzie najlepsze, a w razie, gdybyś jeszcze nie był pewny wyboru, zadzwoń lub napisz, pomogę, doradzę i cóż. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.